Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście oczywiście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych kryptowalut, to śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut wymienbitcoina.pl. I bez zbędnego gadania przechodzimy sobie od razu do konkretów. Standardowo, jak zwykle, rozpoczynamy oczywiście to dzisiejsze spotkanie od omówienia sobie obecnej sytuacji na notowaniach Bitcoina. I nie powiem tak naprawdę dzisiaj nic odkrywczego, nie powiem nic, czego nie powiedziałbym tak naprawdę w piątek. Dlatego, że przypominam, iż słyszymy się w każdy poniedziałek, środę oraz piątek. I dziś tak naprawdę podtrzymam to, o czym mówiłem już przy piątkowym materiale, jeżeli chodzi o Bitcoina. Mianowicie to, że w najbliższym czasie, czy tutaj na przestrzeni najbliższych kilku dni, oczekiwałbym raczej niewielkiego przynajmniej, ale jednak pogłębienia spadków. Mieliśmy w ubiegłym tygodniu bardzo dynamiczną wyprzedaż, był to wtorek tak naprawdę i tutaj spadki Bitcoina o ponad 11% i później oczywiście przyszło spore wyhamowanie. Te spadki one dalej powiedzmy, że są kontynuowane, natomiast prawda jest taka, że już dynamika tego ruchu jest zdecydowanie mniejsza. Spoglądając tak bardziej lokalnie, jesteśmy w stanie dostrzec, że doszło tutaj do pokonania technicznego wsparcia w wysokości 46 500 dolarów. Tu ta strefa została już przetestowana jako opór i tak naprawdę gdyby tylko spadki były kontynuowane, że to myślę, że w przypadku Bitcoina warto by było zwracać uwagę na poziom 44 tysięcy dolarów, który właściwie moglibyśmy powiedzieć, że jest obecnie testowany. Niżej kolejne wsparcie na tej liście, na które bez wątpienia warto będzie zwracać uwagę, to jest poziom 42 tysięcy 500 dolarów. I to jest jedna z ważniejszych stref na Bitcoinie. To jest strefa, która mogłaby stanowić naprawdę kluczowe wsparcie i to jest strefa, w okolicy której być może pojawi nam się jakaś reakcja popytowa. Więc krótkoterminowo jak najbardziej oczekiwałbym raczej spadków do 42 tysięcy, może nieco powyżej 42 tysięcy dolarów i być może tam pojawi się reakcja popytowa, która zapoczątkuje nam kolejny impuls wzrostowy. To by był ten scenariusz bardziej optymistyczny oczywiście. Bądź zakłada, że te spadki, które od ubiegłego tygodnia obserwujemy, już powoli dobiegałyby końca. Problem pojawi się w momencie, jeżeli w okolicy 42 tysięcy, czy nieco powyżej 42 tysięcy dolarów, nie pojawi nam się nagle reakcja popytowa, żadna, nic, po prostu ten poziom zostanie pokonany, no wtedy będziemy musieli uzbroić się w o wiele więcej cierpliwości i przygotować na możliwość spadku Bitcoina nawet w okolice 36 400 dolarów, ale to już by był ten scenariusz bardziej pesymistyczny, zdecydowanie bardziej pesymistyczny. Ja na ten moment skupiać się będę przede wszystkim na 42 tysięcy dolarów. I teraz nim przejdziemy dalej do omawiania kolejnych projektów, których mam dzisiaj całkiem sporo tutaj przygotowanych, to też chciałem odpowiedzieć na jeden komentarz, bo Rob B wskazał tutaj, żebym powiedział słów kilka na temat średnich kroczących. Chodzi oczywiście o dwie popularne średnie kroczące, czyli zestawienie średniej 50-okresowej i średniej 200-okresowej. Oczywiście dodajemy sobie takie wskaźniki, ustawiamy jedną średnią kroczącą na 50-okresową, następnie robimy Ctrl-C, Ctrl-V, czyli kopiuj, wklej i mamy drugą średnią, ustawiamy ją sobie na 200-okresową. Możemy sobie oczywiście zmienić kolor, żeby to wszystko było widoczne. I o co chodzi w tych średnich? Dlaczego one są tak, powiedzmy, magiczne? Chodzi o to, że przyjęło się zwyczajowo, iż przecięcie średniej 50-okresowej i średniej 200-okresowej nazywane jest krzyżem śmierci, jeżeli chodzi o przecięcie oczywiście prospadkowe, czyli takie jak miało miejsce tutaj, gdzie szybsza średnia, czyli średnia 50-okresowa przecina od góry średnią 200-okresową i coś takiego mogłoby sygnalizować potencjalne spadki. Przecięcie od góry z kolei mogłoby wskazywać na potencjał do wzrostów. Natomiast jak jest w praktyce? Widzicie sami, mieliśmy przecięcie w drugiej połowie czerwca bieżącego roku i czy od tego momentu rynek jakoś bardzo spadał?
delikatne spadki mieliśmy, delikatnie to zostało pogłębione, natomiast to już nie była wcale duża różnica. Wcześniej oczywiście to wzrostowe przecięcie, które obserwowaliśmy sobie w maju 2020 roku, ono wypadło akurat bardzo, bardzo ładnie, bo tu doszło do przecięcia i później mieliśmy bardzo, bardzo fajne wzrosty. Natomiast zwróćcie uwagę wcześniej, kolejne przecięcie to spadkowe. W tym miejscu doszło do przecięcia i rynek wcale nie spadał, on zaczął rosnąć, więc no tak to już jest z tymi średnimi kroczącymi. To nie jest tak, że będziemy mieli jakieś cudowne przecięcie, jakieś dwie cudowne średnie, które będą nam wskazywały, co się z rynkiem będzie działo. No nic z tych rzeczy, przyjęło się, media zagraniczne, media krajowe bardzo dużo o tym piszą, natomiast w mojej ocenie te całe przecięcia średniej 50 i 200 okresowej to jest po prostu tak naprawdę pożywka dla prasy, to jest po prostu fajny content do opisania, do omówienia, że o, mamy krzyż śmierci, do tego fajna miniaturka, ładny tytuł i będzie się klikało, natomiast w praktyce czy coś takiego faktycznie może determinować spadki albo wzrosty Bitcoina? Nie, wydaje mi się, że nie, więc nawet nie zwracałbym za bardzo na to uwagi, nie zaprzątałbym sobie tym w ogóle głowy i w ogóle jeżeli widzicie cokolwiek, czy to właśnie wykorzystanie średnich kroczących, czy czegokolwiek innego i nie wiecie, czy to ma sens, czy to może jakkolwiek działać, to sprawdźcie sobie lewą stronę wykresu i porównajcie, czy w przeszłości tego typu wskazania miały jakikolwiek sens, były jakkolwiek wartościowe. To przecięcie nie jest wartościowe z kilku powodów. Pierwszym powodem jest to, że po prostu bardzo często nic za tym nie idzie, czyli mamy przecięcie prowadzotowe, a rynek nie rośnie, albo mamy przecięcie prospadkowe, a rynek też już dalej nie spada. Dlaczego? Dlatego, że wykorzystujemy bardzo dalekie średnie kroczące. 50-okresowa i 200-okresowa to są średnie, które są bardzo mocno spóźnione, czyli one bardzo często będą faktycznie dochodziło do przecięcia między nimi, ale rynek będzie już tak naprawdę miał na wyczerpaniu daną tendencję i ona nie będzie musiała być wcale dalej kontynuowana, więc tu też uczulam, nie bierzcie tego jako złotego grala, bo to się raczej nie będzie sprawdzało. Jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, tak jak wspomniałem, w mojej ocenie dalej jeszcze jest troszeczkę miejsca do tego, żeby Bitcoin spadł. Spadł w okolice 42 500 dolarów, może nieco dalej, ale to są oczywiście te strefy. Natomiast jeżeli tylko dynamika tego ruchu spadkowego będzie na poziomie obserwowanym od kilku dni, czyli taki bardzo, bardzo niewielki, bardzo stosunkowo płaski ruch, to będziemy mogli oczekiwać, że jednak okaże się to, mimo tej dynamicznej wyprzedaży, że cały ten ruch okaże się formą korekty, okaże się formą takiego rynkowego odreagowania po wcześniejszych wzrostach i oczywiście notowania BTC jeszcze sobie do hossy powrócą. Idźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do notowań Ethereum. Jeżeli chodzi o notowania ETH, to warto tutaj oczywiście zwracać uwagę na techniczne poziomy, choć te trzeba przyznać, że z perspektywy interwału dziennego nie do końca są dobrze respektowane. Mówię tutaj przede wszystkim o poziomie 3325-3350 dolarów, czyli strefie, która tutaj stanowiła górne ograniczenie tej, powiedzmy, różowej konsolidacji. O ile tu jeszcze była testowana dość ładnie, no to tu już było wybicie w dół, wybicie w górę, teraz znowu mamy wybicie w dół. No i odnoszę takie wrażenie, że to jest poziom, który powoli przestaje dla rynku mieć jakiekolwiek znaczenie. Oczywiście w dalszym ciągu dostrzegam tutaj pewien potencjał do spadków, chociażby w okolice takiego przedziału od 2900 do 3000 dolarów. Tam jest strefa wsparcia jedna z ważniejszych. Oczywiście nie traktuję tych poziomów jako dwóch odrębnych wsparć. One są stosunkowo blisko siebie, bo to jest raptem 100 dolarów między nimi i traktuję to po prostu jako jedną strefę, bez znaczenia, czy rynek zatrzyma się na poziomie 3000, czy spadnie do 2900 dolarów. Natomiast w przypadku Ethereum możemy przejść sobie jeszcze na chwilę na interwał 4-godzinowy i na interwale 4-godzinowym zauważymy, że szczególnie na przestrzeni tych kilku ostatnich dni rynek utrzymuje się wewnątrz kanału spadkowego. Jest to równoległy kanał spadkowy. Mieliśmy test dolnego ograniczenia, górnego. Dolnego, górnego, oczywiście reakcja podażowa, więc jeżeli tylko spadki byłyby kontynuowane, to myślę, że moglibyśmy celować właśnie w okolice najpierw dolnego ograniczenia tej formacji. Natomiast docelowo, tak jak już wspomniałem, ja nie wykluczam wcale możliwości spadku ETH w okolice 3000 czy dalej 2900 dolarów. Dla mnie są to poziomy jak najbardziej realne do osiągnięcia, ale oczywiście im wolniejsze będą te spadki, im mniejsza będzie dynamika tego ruchu, im mniejsze będzie momentum, tym lepiej, tym większe szanse będą na to, że w okolicy tego wsparcia ponownie pojawi nam się reakcja popytowa i Ethereum w perspektywie średnio-długoterminowej powróci sobie do wzrostów. Jeżeli chodzi o spadki,
No to tu trzeba przyznać, że mam na dzisiaj przygotowaną analizę całkiem wielu projektów i no zdecydowana większość z nich wygląda bardzo, bardzo podobnie i wykazuje przynajmniej z czysto technicznego punktu widzenia potencjał do spadku. Więc myślę, że nie będziemy musieli rozwodzić się nad każdym z tych projektów jakoś bardzo, bardzo mocno, bo one technicznie są do siebie dość podobne. Jeżeli chodzi o Litecoina, to oczywiście w wyniku ubiegłotygodniowych spadków rynek cofnął się do konsolidacji, czyli osunęliśmy się poniżej 190 dolarów. Te spadki zatrzymały się w okolicy dolnego ograniczenia tej formacji, czyli w okolicy 160 dolarów, gdzie teoretycznie pojawiła się jakaś niewielka reakcja popytowa, natomiast widzimy, że od tego czasu rynek nie wzrasta. Rynek po prostu utrzymuje się w trendzie bocznym. Mamy wąską konsolidację. Górne ograniczenie tej formacji stanowi oczywiście poziom 190 dolarów. I warto zwrócić uwagę, że jest to strefa, która bardzo ładnie pokrywa się zmierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu spadkowego. W związku z czym to dalej zwiększa szanse na ewentualne spadki w okolicy 160 dolarów. Mniej więcej, a do tego, jeżeli uwzględnimy, że to, co obserwujemy sobie na przestrzeni ostatnich 5-6 dni, jest konsolidacją, no bo jakby nie patrzeć, były rynek boczny, tak naprawdę bez żadnych większych wahań, tylko utrzymujemy się na względnie stabilnym poziomie, jest to konsolidacja, czyli jest to forma korekty po wcześniejszych spadkach, no to nie można wykluczyć, że rynek podejmie próbę wybicia z tej konsolidacji dołem, a gdyby tak się stało, to rynek mógłby nie ograniczyć się tylko i wyłącznie do spadku w okolicy 160 dolarów, ale kto wie, być może osunąłby się nawet w rejon 146-136. Tu jest oczywiście kolejna strefa, dwa fajne poziomy, nie wiem, który z nich będzie ważniejszy, więc ja biorę pod uwagę obydwa i 146 i 136 dolarów, tak więc na ten moment raczej skłaniałbym się tu przynajmniej do krótkoterminowych spadków. Oczywiście rynek nie musi dotrzeć aż dotąd, ale te 160 dolarów wydaje mi się tutaj jak najbardziej bardzo, bardzo realnym zasięgiem do przetestowania, więc póki co, dopóki notowania Litecoina nie wybiją powyżej 190 dolarów ponownie, to w mojej ocenie mamy całkiem spore szanse na to, żeby jeszcze tutaj pogłębić nieco spadki. Idźmy dalej do notowania Litecoina i to jest projekt, który również wygląda prospadkowo. Mieliśmy osunięcie oczywiście w ubiegłym tygodniu poniżej wsparcia w wysokości 3,70 dolarów. No i warto zwrócić uwagę, że podobnie jak na Litecoinie, tak i tutaj ten poziom jest testowany od kilku dni jako opór. Tak jak i na LTC, tak i tutaj zbiega się on z mierzeniem 38,2 i tak jak tam, tak i tutaj pojawiły się już jakieś reakcje podażowe w okolicy tego, teraz już oporu oczywiście, więc jeżeli ta strefa została odrzucona, notowania Liska mogłyby osunąć się, myślę, że w okolice 2,80. Tam mam kolejny poziom wsparcia, na który będzie warto zwracać uwagę. To jest poziom, który był testowany oczywiście w przeszłości jako wsparcie, później jako opór, więc naprawdę dość ciekawa strefa i wydaje mi się, że w perspektywie krótkoterminowej spadki do poziomu 2,80 są tu jak najbardziej bardzo, bardzo realne do osiągnięcia. Idziemy dalej do Luny i to jest projekt, który wyróżnia się na tle chyba dzisiaj omawianych. Jedyny, jeżeli dobrze pamiętam, projekt, który bardzo ładnie wzrastał w ostatnim, czasie. Mieliśmy tutaj wzrost 10 września o prawie 42%. I teraz gigantyczna skala tych wzrostów doprowadziła oczywiście do wybicia technicznego poru gdzieś w okolicy 35 dolarów. To z kolei przełożyło się na ustanowienie nowego ATH. No i oczywiście od weekendu obserwujemy sobie spadki. Mieliśmy w sobotę spadki o niespełna 10%. Wczoraj rynek utrzymał się na względnie stabilnym poziomie, natomiast dziś o poranku już spadamy o ponad 5%. I oczywiście ta tendencja, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, może być jeszcze kontynuowana, ale jej zasięg, przynajmniej w teorii, wydaje się dość niewielki, bo obecnie mamy wycenę na poziomie nieco powyżej 37 dolarów, z kolei wsparcie jest na poziomie 35 dolarów, więc tu naprawdę pozostaje bardzo, bardzo niewielka przestrzeń. Pozostaje tylko pytanie, czy jak notowania Luny osuną się w okolice 35 dolarów, czy pojawi się tam reakcja popytowa, silna reakcja popytowa? Jeżeli tak, czy ta reakcja popytowa pojawi się od razu, natychmiast, tak jak tutaj było zejście i od razu odbicie, czy może rynek będzie musiał najpierw wyhamować, spowolnić nieco, uspokoić się i zatrzymamy się w okolicy tych 35 dolarów na przykład na kilka ładnych dni, tak jak to było zresztą na omawianych tutaj projektach, czyli wybicie poziomu, cofnięcie się do niego i utrzymujemy się przez kilka dni z potencjałem oczywiście na odbicie i powrót do spadków. Tu może być odwrotnie, czyli możemy spaść, utrzymywać się przez ileś dni i dopiero ewentualnie później odbicie. Oczywiście sytuacja techniczna wygląda optymistycznie, natomiast perspektywy krótkoterminowe wskazują jeszcze na potencjał pogłębienia spadku właśnie
w okolice $35 i tu przyglądałbym się, czy pojawi nam się reakcja popytowa. Jeżeli tak, to tak naprawdę być może ten projekt odpali i bardzo ładnie będzie wzrastał. Musiałaby się pojawić taka podobna reakcja, mogłaby się pojawić podobna reakcja jak na Tezosie tak naprawdę w poprzednim tygodniu, kiedy rynek najpierw cofnął się w okolice 4,20, czyli wcześniej pokonanego oporu, teraz już wsparcia. Tu było wsparcie, tu był opór, tu znowu wsparcie. Był to oczywiście poziom, który bardzo ładnie, bardzo precyzyjnie zbiegał się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego. Tu nie mam zmierzonego, ale chyba to nam się z niczym nie zbiega, ale sprawdźmy sobie na szybko. Nie, nie będzie nam się zbiegało z żadnym mierzeniem, więc tu na te mierzenia nie zwracamy uwagi. Natomiast w przypadku Tezosa tu już mieliśmy bardzo ładnie 50% i widzimy, było dynamiczne zejście, ładna reakcja popytowa i równie dynamiczne odbicie. W poprzedni czwartek wzrosty o ponad 28%, w piątek później wzrosty o prawie 11%, sobota spokojnie, niedziela wzrosty o prawie 15%, no i dziś o poranku już przetestowaliśmy ciekawy opór wysokości 7,60, opór wyznaczony na podstawie wierzchołków z maja, zresztą z kwietnia i z maja bieżącego roku, więc bardzo, bardzo fajna strefa i warto zwrócić uwagę, że jest to najwyższy techniczny poziom na tym wykresie, więc jeżeli wybijemy powyżej tej strefy, no to notowania Tezosa mogłyby ustanowić nowe ATH, a to z kolei otwierałoby drogę do dalszych wzrostów, dla których niestety nie będziemy w stanie już określić potencjalnego zasięgu. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że mimo nocnych wzrostów, to o poranku pojawiła się już reakcja podażowa i ja wiem, do zakończenia dnia pozostaje jeszcze kilkanaście godzin, więc tak naprawdę nie powinniśmy za bardzo interpretować tej dzisiejszej świecy, bo ona jeszcze się nie domknęła, więc równie dobrze za chwilę może pojawić się reakcja popytowa, rynek może wybić powyżej $8-9 i tak naprawdę to będzie silny sygnał prowzrostowy, ale gdyby ta świeca na interwale dziennym zamknęła się na obecnym poziomie, bądź niższym poziomie niż obecny, no to tak naprawdę można by taką świecę odbierać jako sygnał prospadkowy, sygnał wskazujący na potencjał do powstania przynajmniej korekty, wskutek której oczekiwać moglibyśmy retestu wcześniej pokonanego oporu. Teraz będzie to oczywiście wsparcie wysokości $5.90, chodzi oczywiście o ten pułap. Jest to strefa, która też jest dość blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego, więc w przypadku Tezosa oczywiście potencjał wzrostowy jest, bo widać, że ta presja popytowa jest całkiem, całkiem silna, natomiast wszystko będzie zależało tutaj od kształtu dzisiejszej świecy na interwale dziennym. Jeżeli w ciągu dnia popyt będzie aktywny i wybijemy powyżej 7,60, to wtedy jak najbardziej ta tendencja mogłaby być bezpośrednio kontynuowana. Z kolei jeżeli zatrzymamy się na obecnym poziomie i zamkniemy tą D1 na tym albo niższym poziomie, no to jednak to ryzyko wystąpienia korekty spadkowej będzie tutaj bardzo, bardzo duże. Ja nie mówię o powrocie do spadków, ja nie mówię o wybiciu nowych dołków w spadku poniżej $4. Mówię raczej o potencjale do powstania korekty, z tym, że taka korekta raczej nie będzie trwała jednego dnia, tylko będzie trwała nieco dłużej, więc tu też trzeba by uzbroić się po prostu w cierpliwość. Przejdźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do Matic. Projekt, który dość regularnie pojawia się ostatnio w Waszych komentarzach, ale jest to projekt, który no nie wygląda zbyt optymistycznie, dlatego że doszło tutaj w ostatnim czasie do pokonania linii tendencji wzrostowej. Oczywiście bardzo lokalnej linii tendencji wzrostowej, ale jednak została ona wybita, później została przetestowana od drugiej strony jako opór. No i teraz testujemy sobie kolejne wsparcie. Wsparcie w wysokości $1.22. I jeżeli tylko strefa ta zostanie wybita, czyli notowania osuną się poniżej, to myślę, że należałoby przygotować się na możliwość kontynuacji tej wyprzedaży aż w okolice okrągłego dolara, jednego dolara. Poziom, który tu był testowany jako opór, tu był testowany jako wsparcie, tu znowu jako wsparcie, tu jeszcze raz jako wsparcie, więc naprawdę bardzo, bardzo ciekawa strefa i w mojej ocenie jest to strefa jak najbardziej realna do przetestowania w najbliższym czasie, więc myślę, że na coś takiego trzeba tutaj brać poprawkę. Idźmy dalej do notowań Chili's. Jest to projekt, który także wygląda prospadkowo, dlatego że doszło tutaj oczywiście już nie tylko do pokonania linii tendencji wzrostowej, będącej dolnym ograniczeniem równoległego kanału wzrostowego, który obserwowaliśmy tutaj od drugiej połowy lipca, ale doszło też do pokonania horyzontalnego poziomu wsparcia w wysokości 35 centów. Oczywiście ta strefa jest już tutaj testowana jako opór. Widzimy, że pojawiły się w jej okolicy jakieś
pierwsze reakcje podażowe, w związku z czym jeżeli tylko notowanie, czyli odbiją się od tego poziomu, to należałoby przygotować się na możliwość spadku przynajmniej w okolice 27-28 centów. Ja mam na wykresie poziom 27,5 centa, czyli 0,2750, strefa, która tu była testowana jako wsparcie, tu jako opór, tu jako opór, tu jako wsparcie, tu jako wsparcie, więc ewentualnie to by mógł być kolejny test tego poziomu. Kolejne wsparcie to jest 19 centów, ale myślę, że aż tak nisko, no na ten moment nie musimy brać pod uwagę aż tak dalekich spadków, natomiast to 27-28 centów to jest zasięg jak najbardziej realny do osiągnięcia, jeżeli tylko spadki będą tutaj kontynuowane. No i przejdźmy dalej do notowań 1 incha. Na 1 inchu zauważymy, że mamy listę oczywiście kluczowych stref, i jednym z takich poziomów bardzo ważnych to jest poziom, który teraz testujemy, czyli wsparcie gdzieś w okolicy 2,85. Tu był opór, tu był opór, tu było wsparcie, wsparcie, teraz jest wsparcie. I dodaję tutaj też jeden lokalny, bardzo lokalny poziom wysokości 3,30 dolarów. Tu był testowany jako bardzo lokalne wsparcie, bardzo lokalny opór i tu też jako lokalny opór. Mieliśmy impuls spadkowy i od kilku dni obserwujemy konsolidację. W związku z czym zwiększa nam się statystycznie przynajmniej szansa na wybicie poniżej obecnie testowanego wsparcia. Jeżeli notowania 1 incha osuną się poniżej 2,85, no to wówczas należałoby przygotować się na możliwość kontynuacji ruchu spadkowego, dla którego całkiem realnym zasięgiem byłyby okolice 2,30 dolarów. Poziom, który tu był testowany oczywiście raz jako wsparcie, tu był testowany jako wsparcie, tu jako opór, więc tu ewentualnie po raz kolejny jako wsparcie mógłby zostać przetestowany i w tej perspektywie krótkoterminowej jak najbardziej myślę, że coś takiego trzeba tutaj uwzględniać. Idźmy dalej do notowań NEO i to jest kolejny projekt, który wygląda bardzo podobnie, no bo oczywiście wskutek ubiegłotygodniowej wyprzedaży doszło do pokonania technicznego wsparcia. W tym przypadku jest to strefa wysokości 51,50 dolarów. Była tutaj testowana jako opór jeden drugi raz, tu była testowana jeden drugi trzeci raz jako wsparcie i teraz znowu jest testowana jako opór, więc widzimy, że wszystko bardzo ładnie nam się tutaj pokrywa. Nie wykonałem sobie mierzenia Fibonacciego, natomiast możemy to bardzo szybko nadrobić. Sprawdźmy, czy jest to poziom, który zbiega się z jakimś mierzeniem FIBO i zbiega się bardzo precyzyjnie z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z tego ostatniego impulsu spadkowego, w związku z czym to może wspierać pojawienie się tutaj presji podażowej. Jeżeli tak się stanie, jeżeli ten opór teraz już zostanie odrzucony, to notowania NEO mogłyby zmierzać w kierunku 39 dolarów. Bardzo fajny poziom testowany jako wsparcie, jako opór, jako wsparcie, więc ewentualnie kolejny test poziomu 39 dolarów w perspektywie krótkoterminowej. Myślę, że warto coś takiego brać tutaj pod uwagę, bo na ten moment technicznie sytuacja wygląda bardziej prospadkowo. Przejdźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do notowania Zilliqi i tu też dostrzegam jednak potencjał spadkowy, szczególnie w perspektywie krótkoterminowej, dlatego że wskutek tej ubiegłotygodniowej wyprzedaży doszło do pokonania wsparcia w wysokości poniżej 12 centów. Ja mam 11,6 centa, czyli 0,1160 na wykresie. Mniej więcej tu było jakieś wsparcie, tu był opór, tu był opór, tu był opór i tu znowu jest opór. Oczywiście widzimy już pierwsze reakcje podażowe. Warto też zwrócić uwagę, że jest to poziom teraz testowany jako opór i zbiega się on ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego, więc odrzucenie mogłoby otworzyć drogę do spadków, ale te spadki nie muszą wcale zejść poniżej spadków obserwowanych w ubiegłym tygodniu, dlatego że warto zwrócić uwagę, iż ta ubiegłotygodniowa wyprzedaż zatrzymała się w okolicy bardzo fajnej strefy wsparcia, gdzieś poniżej 9 centów. Tu był opór już tak naprawdę w grudniu 2020, testowany kilkukrotnie, później wsparcie, później znowu opór, jeszcze raz opór i jeszcze raz wsparcie i znowu wsparcie, więc bardzo, bardzo fajna strefa, testowana z dwóch stron, testowana wielokrotnie i jako opór i jako wsparcie i tak naprawdę odbicie się od tego obecnie testowanego oporu mogłoby otworzyć drogę do spadku właśnie w okolicy tego wsparcia, więc nie będą to poziomy niższe niż w poprzednim tygodniu, niemniej jednak potencjał i zasięg jakiś tutaj oczywiście mamy i coś takiego trzeba tutaj brać pod uwagę w tej perspektywie krótkoterminowej. Jest jeszcze jeden projekt, który w Waszych komentarzach pojawia się ostatnio najczęściej. Tak naprawdę nie zliczyłbym nawet ile osób zaproponowało, żeby przeanalizować MetaHero, natomiast jest to projekt, którego przeanalizować nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że jest to projekt, który nie posiada właściwego wykresu, nie posiada właściwych notowań. Oczywiście już nie wspominam o tym, że to jest miejsce 2727 pod względem kapitalizacji na całym rynku, więc dość niszowy projekt. Natomiast jest to projekt, który nie posiada dokładnego wykresu. Mamy oczywiście wykres liniowy na
CoinMarketCapie, natomiast nie ma wykresu na TradingView, nie ma wykresu świecowego, w związku z czym ciężko jest wykonać analizę. A dlaczego wykres liniowy jest gorszy od świecowego? Przede wszystkim dlatego, że wykres liniowy opiera się o świece zamknięcia, czyli mamy tylko jedną informację, wiemy po jakich kursach zamykane były na przykład poszczególne dni, natomiast nie widzimy ekstremów, nie widzimy maksimów, nie widzimy minimów, to nie jest brane w takim wykresie pod uwagę i ciężko jest tutaj cokolwiek wskazywać. Gdybym miał wyznaczać jakikolwiek techniczny poziom, to wyznaczałbym go gdzieś w okolicy, tu jest strefa by była od 94 do 97, 98, przepraszam, to jest 0,095, 0,097, 98, czyli poniżej, taki przedział od 9 do 10 centów mniej więcej, to by był ten pułap, do którego rynek mógłby ewentualnie spadać, natomiast no, ciężko tu jest cokolwiek wskazywać, bo jak sobie przybliżymy tą sytuację, to zauważycie, że też bylibyśmy w stanie gdzieś tutaj wyznaczać jakiś poziom, bo tu był jakiś dołek, tu był jakiś wierzchołek, natomiast no, tu jest za mało informacji, potrzebowałbym najlepiej wykres świecowy, wtedy byłoby zdecydowanie prościej, natomiast póki co tego wykresu się nie doczekaliśmy, więc wolałbym jakiejś szczegółowej analizy tutaj nie robić. Mamy zbyt szczątkowe informacje, żeby coś tutaj wskazywać. Nie widzimy, jakie jest momentum. W sensie widzimy, że teraz jest stosunkowo nieduże, ale nie widzimy, jaka jest zmienność na niższych interwałach czasowych. Nie widzimy, jakie są duże wahania kursów, nie widzimy, jakie są ekstrema, jakie są knoty, a jakie są korpusy w zestawieniu do tych knotów, a to jednak bardzo dużo mówi nam o strukturze rynku, o dynamice tego rynku, bo spokojny ruch to jest ruch bardzo często korekcyjny, dynamiczny to jest ruch impulsywny, trendowy i chociażby poprzez analizę dynamiki poszczególnych tendencji jesteśmy w stanie określić, czy mamy większe szanse na wzrosty, czy większe szanse na spadki. Tu jest to bardzo, bardzo ciężkie do zrobienia, więc po prostu odpalam ten wykres, żeby pokazać Wam, że to nie jest tak, że ja nie chcę niektórych projektów analizować, po prostu są projekty, które no nie mają wykresu i zazwyczaj jeżeli taki projekt pojawia się jeden czy dwa razy w komentarzach, to nawet go nie odpalam, natomiast ten tylko pod ubiegłotygodniowym materiałem pojawił się chyba kilkadziesiąt razy, w związku z czym nie mogłem przejść aż tak bardzo obojętnie, musiałem Wam powiedzieć, że to nie jest tak, że ja nie chcę czegoś analizować, tylko są projekty, których po prostu przeanalizować się dobrze nie da, są projekty, na których nie da się zrobić jakiejś dokładnej, rzetelnej analizy technicznej, no i wolałbym takich projektów nie analizować, żeby przypadkiem jakieś gafy tutaj nie popełnić. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o projekty, które miałem przygotowane dla Was na dzisiaj, więc podsumowując, jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, to jednak ja w dalszym ciągu podtrzymam to, o czym mówiłem już w piątek, czyli zakładam, że w perspektywie najbliższych dni możemy mieć do czynienia jeszcze z pogłębieniem ruchu spadkowego. Ta tendencja może jeszcze troszeczkę potrwać. Nie mówię, że w przypadku wielu projektów rynek musi wybić poniżej poziomów testowanych w skrajnym momencie w ubiegłym tygodniu, ale to jeszcze może chwilę potrwać. Rynek może potrzebować troszeczkę czasu, żeby podnieść się po tych spadkach, żeby uspokoić się, na spokojnie odpocząć i wtedy dopiero ewentualnie wystrzelić po raz kolejny, więc o ile perspektywy krótkoterminowe w mojej ocenie dalej są prospadkowe, o tyle te średnio długoterminowe, one nie uległy jakimś wielkim zmianom, jedynie co to potencjał nam się troszeczkę odłożył w czasie i ten zakres, kiedy oczekiwałbym nowego ATH, też może się nieco przesunąć, natomiast ja dalej utrzymuję, że no, mamy dopiero tak naprawdę połowę września, jeszcze pierwszą połowę września, więc istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że jeszcze przed końcem roku Bitcoin i Ethereum wybiją nowe ATH. Ja póki co zdania nie zmieniam, zobaczymy jak sytuacja będzie się rozwijać. W mojej ocenie perspektywy długoterminowe są dalej prowzrostowe, nawet jeżeli te krótkoterminowe jednak muszą uwzględniać ryzyko spadkowe. Z mojej strony to było na tyle. Ja oczywiście przypominam, że słyszymy się jeszcze w tym tygodniu w środę i w piątek punktualnie o godzinie 10:00. Kryptowaluty, które będę analizował przy tych dwóch spotkaniach i w środowym i piątkowym mam już oczywiście wybrane, są to projekty, które zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowymi materiałami, niemniej jednak jeżeli macie jakieś sugestie, chcecie abym coś przeanalizował w przyszłym tygodniu, to śmiało już teraz możecie dawać znać w komentarzu, ja te komentarze będę oczywiście sobie w niedzielę wszystkie przeglądał i w niedzielę po południu robię sobie oczywiście listę już projektów, które będę analizował przez cały kolejny tydzień, więc śmiało dajcie znać, ja przypominam, słyszymy się oczywiście w środę, słyszymy się w piątek. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!